jak się za ładnie ubiorę, to i tak mnie będą nie lubić, jeszcze bardziej mnie będą nie lubić, że się ładnie ubrałam i dobrze wyglądam. I drogie, ukochane, umiłowane księżniczki na boginie, to jest bardzo poważny problem, bo jeżeli się kobieta ubierze szczególnie ładnie, założy sobolowe futerko, założy diadem, to wygląda szczególnie ładnie. Inne kobiety się do niej szczególnie uśmiechają, natomiast to wcale nie znaczy, że jest lubiana. I dlatego, drogie ukochane kandydatki na boginie, weźcie pod uwagę, że jeżeli się ładnie ubierzecie, to wcale nie będziecie lubiane. To znaczy, że jak się brzydko ubierzecie, to też nie będziecie lubione, to będziecie wyśmiewane. I dlatego, drogie, ukochane, wspaniałe kandydatki na boginie, nie ubierajcie się po to, żebyście były lubiane, i nie ubierajcie się po to, żebyście były źle, nie ubierajcie się źle, po to, żebyście były lubiane, bo to nic nie pomoże. Drogie, ukochane, cudowne kandydatki na boginie, ubierajcie się albo dla siebie, albo dla facetów. A dla facetów to najlepiej jest się rozbierać, albo dać się rozebrać, pokazać się w całej okazałości, w całej krasie. Najlepiej ubrana kobieta to jest kobieta ubrana w Chanel numer 5.